Następna para. Teraz mamy starty z różnych pozycji. Gotowi? Hop! Najważniejszy jest czas reakcji i pierwsze kilka kroków. Gotowi? Hop! Fal start. Gotowi? Hop! Drugi falstart, chłopie! Gotowi! Hop! Szybko! Hop! I hop! Dobre! Gotowy! Hop! Teraz mamy szybkość na przeszkodach, czyli jak najszybsze przejście ringów. Najlepiej na bicepsach. Tutaj jak najszybsze pokonywanie chomika. Na prostych rękach, za chwilę wam pokażę, jak to robią na zgiętych rękach. O właśnie, o to chodzi. Dobra. I tutaj jeszcze jest drabinka, która jest ruchoma, więc jest dodatkowym utrudnieniem, ale też na bicepsach jest szybka do pokonania. Dobra, bardzo ładnie. Zaraz zobaczymy, jak to robią trabicka. Tak się wepnął. O, i na bicepsach, hop, hop. Super. I tak przez 3 minuty. Tak sobie spacerują i odpoczywają. Były 3 minuty pracy, potem minuta takich spacerków, minuta przerwy kompletnej i znowu minuta wykroków. Seba, jak ty robisz te wykroki? Panowie, nie podpieramy się o nogę. I przez minutę tak odpoczywają ręce, a pracują przy okazji trochę nogi. I zaraz zmiana stacji. Zgięte łapy i leć. Jakie plecy zrobione już. A już plecy, a to nie od treningu plecy są zrobione. Narysował sobie. Cateringi, nie? Catering dietetyczny by Witcher. Jak się ożywiać, żeby bardzo dobrze wyglądać. Słuchaj, już widać, że zmęczone łapy. Kolejne 3 minuty pracy. Co tu się dziadu dzieje? Dziad tutaj robi już ze swingiem, bo ręce zmęczone, ale dobrze, walczy do końca. Jest też metoda bokiem albo tyłem. Ale jak widzicie, tyłem wcale nie było jakoś dużo szybciej. Proste ręce, git. Gotowy, start! Dobra, teraz Seba leci taki krótki tor na czas. Jest takie założenie, że każdy, kto zrobi wolniej niż Seba, to będzie robił 10 pompek za karę. I tutaj chomik dookoła. Super, ile? Dobra, róbcie pompki. 19,70. Dobra, zobaczymy, kto teraz będzie pompował. Ale fajnie, chyba ktoś jeszcze kupił. Ja bym się nie zaplątał. Ale... Uwaga! Hop! Odpaliłeś czy nie? Spadłeś? Hop. Dobre, dobre. Dawaj, dawaj. Całe kółko. I pompeczki, proszę pana. 10 poprosimy. Pierwszy karę. O, zobaczymy teraz tu. Ktoś mu mierzy? 3, 2, 1, nie dotknął, to będzie jeszcze raz. Z błędem. No to pompuj, panie. A Seba ci policzy. Następny, proszę. Dobre. Jest. Dobrze.
Dawaj, dawaj, dawaj! Szybaj, 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 szybaj! Dawaj, 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 yeah! 23, 24. I 10 pomysłów. Olek pokonał rekord, 15,68. 3, 2, 1, start! Seba, podbijamy stawkę, 30 pompek jak nie pokonasz. Dawaj! To młody, pompujesz 30. No dawaj! Pompuję. Ale masz przy stronę. Cztery dychy Seba czeka. O sekundę musi pokonać jeszcze Sebę. Taniec zwycięstwa. Dawaj, 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 Kuba, dawaj! Lecisz, Maulata, gonisz, gonisz! Dawaj, 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 dawaj! Już jest koniec challenge'u. Olek miał czas 13.86, coś takiego. Najlepszy czas, próbowałem go podbić, ale miałem 14.02, więc jeszcze trochę brakuje. Trzeci był Seba, też 14.80, więc bardzo blisko wszyscy. Pana zabawa na koniec treningu, taki króciutki tor. No i dzięki wam bardzo, do zobaczenia z tym razem.